Kolejne, określenie wysokości zasad poboru opłaty taryfowej. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 997. Drugie czytanie, referuje pani Cecylia Wołów. Nie nacisnę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, do projektu uchwały według druku 997 wpłynęła poprawka wniesiona przez Komisję Mienia i Przedsiębiorczości. Do tej poprawki jest pozytywna opinia Pana Prezydenta, do poprawki nie było. Dziękuję bardzo. To jest poprawka. Będziemy głosować w poprawkę Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta Krakowa. Z głosem za, głosem przeciw, będziemy dyskusji, przepraszam, otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem poprawki Komisji Mienia i Przedsiębiorczości? Według do druku 991, to jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę wynik. Trzy osoby za, jedna osoba jest przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Będziemy głosować całość druku wraz z poprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 997 wraz z przyjętą poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Awaria, bardzo proszę, druga awaria. Dwie awarie są. Bardzo proszę. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 997.